Siewniki, które wzięły udział w porównaniu, miały 8 rzędów, były zawieszane i miały zintegrowany z tyłu zbiornik nawozowy. Do wyposażenia dodatkowego należał system Izobus, układ rozłączania sekcji Section Control, a także w niektórych siewnikach elektryczny napęd tarcz wysiewających. Tak wyposażone siewniki kosztują na rynku niemieckim od 60 do 80 tysięcy euro netto. Pierwszym wyzwaniem w czasie testu było zaczepienie wszystkich 5 siewników do ciągnika. W czasie porównania korzystano z traktora klas Arion 650 C-Matic. Ciągnik wyposażony był w układ prowadzenia GPS. Sygnał GPS wykorzystywano także do układu Section Control. Przedstawiciele wszystkich producentów siewników musieli przed rozpoczęciem testu ustalić liczbę wysiewanych nasion na hektar, a także dawkę nawozu i przeprowadzić próbę kręconą. Wszystkie siewniki musiały pracować z takimi samymi nastawami. Było to kluczowe dla porównania maszyn. Później siewniki ruszyły w pole. Producenci mogli na specjalnie wyznaczonej parceli regulować ustawienia siewnika do warunków panujących na polu. Na piaszczystych glebach siewniki pracowały z prędkością do 10 km na godzinę. Kiedy siewniki były już dokładnie wyregulowane, ruszyły na wyznaczone poletka testowe. Podczas testu ciągnikiem jeździł zawsze ten sam traktorzysta. Na pierwszym poletku siewniki pracowały z prędkością 8 km na godzinę, a na drugim 10 km na godzinę. W teście sprawdzono także działanie układów rozłączających pojedyncze sekcje Section Control. Próby przeprowadzono przy prędkości 8 km na godzinę. Na pierwszym polu siew odbywał się prostopadle do uwrocia, a na drugim pod kątem. Zadaniem układu Section Control jest w pełni automatyczne wyłączanie pojedynczych sekcji na podstawie sygnału GPS. W czasie testu zmierzono oczywiście nacisk redlic i masę własną wszystkich siewników. Parametry te mają wpływ na jakość siewu. Rozmieszczenie roślin w rzędach zostało zmierzone przez specjalistów DLG. Na tej podstawie określono dokładność rozmieszczenia roślin, udział przepustów i podwójnego wysiewu dla wszystkich testowanych siewników. Mierzono także dokładność pracy układu Section Control. Wszystkie rozwiązania techniczne testowanych maszyn objaśniamy w filmach poświęconych indywidualnej ocenie każdego siewnika.